W krajach ubogich szczególnie trudny jest los niepełnosprawnych dzieci. Często pozbawione jakiejkolwiek pomocy, pozostawione są na pastwę losu. Te z Betafo i okolic mają szczęście, bo w Szkole Sióstr Salezjanek są klasy integracyjne, gdzie uczą się razem ze zdrowymi rówieśnikami. Ta dziewczynka ma bardzo piękne imię, Fifalina, co oznacza radość. Jej rodzina to mama i starszy o 2 lata brat. Ojciec zmarł, gdy Fifalina miała kilka miesięcy. Urodziła się niepełnosprawna, nie mówiła i nie mogła chodzić. Ma bardzo kochającą mamę, która zrobiła wszystko, by ratować życie i zdrowie swojej córeczki. Siostry pomogły jej znaleźć lekarza specjalistę w szpitalu w Antananarivie, stolicy kraju. Gdy rozpoczęła leczenie, mama woziła ją tam co kilka miesięcy. Podróże i bardzo drogie leczenie opłacają siostry. Dzisiaj Fifalina jest bardzo radosną dziewczynką. Dzięki fachowej pomocy lekarskiej nie tylko chodzi, ale także biega i tańczy, jak jej koleżanki. Nie ma żadnych kompleksów. Jest inteligentna i robi duże postępy w nauce. Dzieci akceptują ją i traktują na równi z innymi. Siostry są dla niej jak rodzina, w której czuje się przyjęta i kochana. Jedną z koleżanek Fifaliny jest Nirina, co oznacza upragniona. Gdy była jeszcze małym dzieckiem, bardzo chorowała. Sporo czasu spędziła w szpitalu. Dziś chodzi o lasce. Ma też amputowany prawy kciuk. To wynik źle podłączonej kroplówki w szpitalu. Nirina jest mądrą i sympatyczną dziewczynką. Dobrze się uczy. Jest pilna i lubiana przez dzieci. Umie cieszyć się każdym nowym dniem i jest szczęśliwa, że może chodzić do szkoły. Jest wiele dzieci, które po skończeniu szkoły podstawowej odchodzą i na tym kończy się ich edukacja. To sprawia nam cierpienie. Robimy dla nich wszystko, co tylko możemy. Wielkim problemem Madagaskaru jest bieda. Często dzieci nie mają co jeść, są głodne. I to jest wielkie cierpienie. My cierpimy razem z nimi, ale tak jak one, z radością i pogodnie. Jesteśmy bardzo związane z tymi dziećmi. Codziennie staram się okazywać im wiele miłości i serca. Razem robimy, co się da, aby ich życie było choć trochę radosne i pogodne, pomimo biedy. Już? Nie boli? Nie boli.